Cześć, z tej strony Black Criminal. Dzisiaj opowiem wam o polskiej sprawie z archiwum X, która dotyczy podwójnego morderstwa sprzed 26 lat, a dokładnie 27 lipca 1994 roku w Nowym Mieście nad Pilicą. W owym czasie zgłoszenie dostał komisariat policji w Nowym Mieście, województwo mazowieckie. Zwłoki dwóch mężczyzn, rolników, 36 lat i 47 lat, znajdowały się na polu w Wierzchach. Były skrępowane, na ich ciałach widniały rany postrzałowe. Na miejsce zostały wezwane służby oraz pies tropiący. Służby przesłuchały świadków zdarzenia. Twierdzili oni wówczas, że widzieli mężczyznę, który posługiwał się językiem rosyjskim. Został stworzony portret pamięciowy. Po wnikliwej analizie, m.in. oględzin zwłok prokuratora rejonowego w Grójcu, zostało ustalone, że obaj mężczyźni zginęli od oddanych z bliska strzałów z broni palnej. Sprawa została przekierowana dalej do prokuratury okręgowej w Radomiu. Jaki był motyw? Nierozliczone porachunki, zemsta, a może coś innego? Na tamten czas przyjęto teorię, że była to zemsta za niezatrudnienie sprawcy do prac rolnych. Jednak w tamtym czasie, mimo ciężkiej pracy prokuratorów oraz policji, nie udało się rozwikłać tej zagadki. W śledztwo zaangażowany został nawet Interpol, czyli Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej. Śledztwo niestety zostało umorzone w roku 1995, jednak nikt o tej sprawie nie zapomniał. Mimo upływu lat w roku 2011 prokuratura okręgowa w Radomiu zgłosiła się o pomoc prawną do Armenii, Izraela i Białorusi. Dlaczego akurat tam? Ponieważ tam mogły przebywać osoby, które były podejrzane o udział w tym zabójstwie. Niestety, jak możecie się domyślać, nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Po latach znowu zostało wszczęte śledztwo wobec tej umorzonej sprawy, co przyniosło oczekiwany rezultat. Śledczy natknęli się na trop 53-letniego obywatela Ukrainy. Zostały przedstawione mu zarzuty zabójstwa dwóch mężczyzn. Obywatel Ukrainy jest aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. Miejmy nadzieję, że przy wykorzystaniu najnowszych technik badawczych sprawa ta zostanie doprowadzona do końca, a wymiar sprawiedliwości nikogo nie zawiedzie.